Siemano, jestem na dworcu centralnym w Warszawie i wyrywam laski na genialny tekst. Tak mi się wydaje. No, na numer telefonu. Mądre to, inteligentne, ciekawe. I... Przepraszam. Przepraszam cię najmocniej, słuchaj, bo jestem nowy w Warszawie. I no szukam. Też, także. Słuchaj, a no to super, ale może byś mi jakoś pomogła, bo ja szukam, to miało być na dworcu centralnym gdzieś. Właśnie przy Biedronce, koło Rossmana. To był numer, tylko jaki to był numer? Czekaj, to był numer twojego telefonu. Co, dałeś mi numer? Właśnie. Historia jest dosyć długa, skomplikowana, teraz nie mam w ogóle telefonu. A masz może Facebooka czy coś? Nie. No to podaj mi siebie na Facebooku, znajdź siebie, co? Chociaż. Bo tak inteligentny jestem, fajny, co? W gruncie rzeczy, nie jest najgorzej. No dobra, no. Piszesz? Tak. No wpisz Daria. Mhm. I takie śmieszne nazwisko. Już? Śmieszne nazwisko. Tak? Tak. Ale ja już lecę, bo się śmieszę. Poczekaj, bo ja ci nie wierzę, poczekaj. No. To ty? Nie, druga. A, druga. Tak, to ja. To jesteś ty, tak? Tak. Dobra, dzięki wielkie. To nie jest ona chyba. Chociaż kurwa wie. A nie, to jest ona. No dobra, co to tam doznajemy? Nie wiem. Sorry, bo jestem nowy w mieście i słuchajcie, ja szukam... Szukam, kurczę, jak to powiedzieć... Aha, nie ma właśnie, szukam twojego numeru. Nie? No bo wiesz, bo ja dzisiaj mam z dziadku taką imprezę i będziemy tam polerować lance. Może zrobiłaś coś takiego kiedyś? A ty może kiedyś polerować lance? My nie jesteśmy zainteresowani. Jakbyśmy się polali woskiem też troszeczkę, takie rzeczy. Nie jesteśmy zainteresowani. Przepraszam. Proszę bardzo, jestem nowy w mieście, wiesz? I szukam... Przepraszam bardzo, ale niestety nie mam czasu pospieszyć się też na to. Rozumiem. Ale bo ja szukam właściwie twojego numeru. Na przyszły numer? Szukam w gruncie rzeczy... Szukam... Ja nie jestem w stanie. Aha, ale ja szukam pani numer telefonu w gruncie rzeczy. Dałaby pani? Może? Na imprezkę do dziadka. Przepraszam, bo ja nie jestem stąd. I ja szukam... Słuchaj, poczekaj, ja szukam... Słuchaj, jaki to był numer? To był gdzieś tutaj, nieopodal, wiesz? To był dworzec centralny. To numer... Poczekaj, numer... numer twojego telefonu. Ja czemu? Przepraszam. Proszę bardzo. Chyba jestem nowy i szukam. To gdzieś miało być właśnie na dworcu centralnym. Właśnie przy Biedronce gdzieś to miało być. Słuchaj. No numer. To był numer. No ja wiem. To jest... Ale to był numer. To był. Czekaj, numer. Numer twojego telefonu. Nie. A czemu nie? Nie dałem wam. Czemu? Dobra, miał euro, bym miał. Kurde. I szukam numeru. Jaki to był numer? To był numer, no właśnie, poczekaj, to był numer, pociągu. To był numer twojego telefonu to był. Dałbyś mi numer? Czemu nie? Nie. A pójdziemy razem na imprezę do mojego dziadka. Tam będziemy się lać woskiem. Nie, pociąg mam do ciebie, wejdę. Koło Rossmana, tylko nie pamiętam numeru dokładnie, ale to był chyba numer, to były numery właściwie, numery waszych telefonów. Dałybyście mi swoje numery? Nie, ja mam męża, więc... Ale mi nie przeszkadza mąż, ja, trójkąt jest dla mnie normalną sytuacją. Nie. Jest też sztuka kochania w kinach niedługo. W trójkącie można żyć. Jakie to jest kurwa słaby tekst, kurwa. Przepraszam bardzo, bo jestem nowy w mieście i szukam, wiesz, szukam... szukam twojego numeru telefonu. No to nie. Nie? Czekaj, to był numer... twojego telefonu. Tak, na pewno. Tak? Przepraszam, bo ja szukam... to było gdzieś tutaj przy Biedronce właśnie. A czego pan szuka? To właśnie numer. Numer czego? To był numer pana telefonu. A no dobrze, to pytanie znajdzie. Nie? A pójdziemy na imprezę razem? Tyle koszy, tyle kurwa nigdy nie dostałem naraz. Pierdolę. To było gdzieś przy Biedronce, słuchajcie, to był, jaki to był numer? Się wydaje, że czekaj, to był numer... To były numery waszych telefonów, tak mi się wydaje, że tego szukam. Znaczy mi? Co? To było gdzieś na dworcu centralnym w gruncie rzeczy.
koło Rossmana, Biedronki i właśnie tutaj. Ale odjazdów, jak przyjazdów. To się tak też to był numer, to był numer waszych telefonów, tak, to był numer waszych telefonów. Czemu? To możecie mi dać, co? Jestem tak inteligentny, zobaczcie, jak jest inteligentny. Nie, wylecimy. No dobra, to na razie. Przepraszam. Przepraszam. Gdzie jestem? Bo jestem nowy w mieście. W gruncie rzeczy szukam. Szukam twojego numeru. Szukam twojego numeru. Dałabyś, abyś może dał nam jakąś taką imprezkę. Bo mój dziadek zostawił taką swoją kawalerkę. Nie. Tam ma fajny taki mieczyk. Polerowałaś mieczek kiedyś? Nie? No to normalnie bierze się ostrzałkę, najpierw się ostrzy, później się poleruje. Może byśmy się woskiem polali, co? Lubisz takie hardcory, czy tak nie za bardzo? Co? Jest, jest, jest? No, no, no? Nie. Nie. Jestem nowy w mieście i tak? Szukam... Szukam, poczekaj, twojego numeru. No i co? Abyśmy pojechali może do mojego dziadka na imprezkę na przykład, bo on ma taką kawalerkę małą przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie? Nie? To może ty? No więc sytuacja jest trudna. Udało mi się wyrwać jedną laskę na 100 tysięcy, ale to i tak cud, szczerze mówiąc, bo sam bym sobie nie dał takiego numeru, no ale jest gites. Może jeszcze popróbuję na własną rękę. Przepraszam, bo ja szukam... No dobra.